Bright Falls. I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Tak, fajnie. Mogę tu iść po coś? Czy mnie zawróci? Ha. No ale tu mogę iść, tak? A nie, jest rozpieprzony ten mostek. Ale może coś znajdę koło niego w takim razie. No. Even during daytime, I was being stalked. The bridge must have collapsed only moments after I'd crossed it. Niesamowite. Po prostu niesamowite, no. Nawet w dzień się mosty walą. Na mój widok. Oczywiście. Dobra. Idziemy do kopalni. W ogóle możecie sobie widoczki pooglądać, jakbyście chcieli. Proszę bardzo. O, tak to wygląda. Pa, idziemy dalej. Do kopalni. Po co ja w ogóle idę do kopalni? Aha, do spotkania z tym porywaczem, że niby tak, szanownym. No dobra, to chodźmy do kopalni. Oczywiście nie mam broni żadnej z powrotem. Bardzo miło, przyjemnie. Może w samochodzie coś jest. O! Mogę jechać. Cudownie. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real. But it matched a textbook case of insanity. Jest tu coś, co mogę użyć, zabrać, wziąć? Nie mogę, tak? Tam jest oczywiście zawalona droga, ale tu jest autko. Jak w GTA. Normalnie zmieniam samochody, jak mi się tylko podoba. Tym się kijowo jeździ. I to tak mocno kijowo nawet. Tu coś jest ciekawego? Najfajniejsze jest to, że jak się wysiądzie, to kamera się zawsze ustawia w tym samym miejscu. Choćby nie wiem co. I jak się wsiada, to jest dokładnie to samo. Aha, przejechałem sobie pod mostem. No dobra. Jak to skręca strasznie. No i czemu mi się wydaje, że się robi ciemniej? Znaczy pewnie się robi ciemniej, no. Tędy, tak? Myślałem, że się zawali za mną, ale jakoś się nie zawalił, więc jedziemy dalej. Colin McRae to nie jest, no. Właściwie bardzo ciężko się tym jedzie, powiem wam szczerze. No ale okej, okay, nie jest to ścigałka, więc... Grzmotne. Bum. Haha. Elegancko. Elegancko zaparkował. A tam? Aha, tam jest kopalnia. A tutaj co jest? Oprócz wychodka. Może w wychodku coś będzie ciekawego? Nie da się skorzystać? Nie da się. Dobra, chodźmy tu. Czy mnie się wydaje, czy ja już tutaj nie byłem? Albo w podobnym takim tarasie widokowym. Oczywiście, że byłem. Więc może znajdę tutaj coś pomocnego. Nie, jest tylko radio. I nie ma nic więcej oprócz radia. Nie ma nawet tej lunety widokowej. Można co najwyżej sobie pooglądać kopalnię z oczka. Dobra. Zmienimy furę, weźmiemy sobie tą osobówkę. Tą furasę. Da się? Da się! Panie! Wow! Fajna! Tu coś jest? O, jest otwarte!
No to oczywiście tam wejdziemy. Jakżeżby inaczej. Może znajdziemy coś ciekawego w końcu. Nie powinniśmy, w ogóle nie możemy być atakowani teraz, bo nie mamy nic tak naprawdę. Znaczy nie mamy żadnej broni. W związku z tym, że gra jest dosyć przewidywalna, czyli jak nie masz broni, to cię nie będą atakować, to się nie mamy czym przejmować w tym momencie. Kurde, kawałek drogi tutaj jest jeszcze. Sorry, spadło mi się. No nie, aż tu. Z kitu. Dobra. Jedziemy. Pieprzyć tą kartkę. Jezu, jak tym się źle jedzie. Ledwo w ten zakręt wszedłem. Słowo daję. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Świetnie, a może tu coś jest, co mogę sobie wziąć w ogóle? Nie, ale mogę sobie przeczytać. Na początku... zostałem do regionu wyjść, świetnie. O, jest termos. Tutaj też coś jest napisane. O, Niemców, Polaków, Włochów i Finów. Wow. Wy sobie możecie zastopować i przeczytać także. Luzik. Już czuję, że ucieczka stąd będzie fachowa i na pewno przez ten, to coś tutaj. Tam do góry. Stuprocentowo. Jest karteczka z maszynopisu kolejna. Dobra. I jest kolejny. Wow! Wygląda jak jakaś mapa z Call of Duty czy coś takiego, nie? Okej. Okay. Dzień dobry. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. Ja myślę, że ten porywacz to jest w ogóle jego wyimaginowana wyobraźnia, czy coś. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. O, i nagle mi wszystko wróciło. Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around you by you. You wanna see your wife alive? Cause if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? Yeah. I wanna talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! Ah! I'm gonna kill him! Aha, muszę przejść tamtędy. I have to get to Mirror Peak. Tam jest auto. Już je widzę. O nie. It was close. Maybe closer than ever before. Close? You think? Aś pięknie zeskoczył, cudownie. No, świetnie. Następne taczki. Jak widzę taczki, to już wiem, że będą w moją stronę ładować. Raca. Baterię mam na full. Co tu jeszcze jest? Strzelba. Rewolwer na full. I jakiś przycisk. A, proszę, otworzyłem sobie drzwiczki. Hura.
Świetnie. To mam na full, to mam full. Termo zaminąłem. Dobra. Jasne, że tak, aż się prosi o kłopoty. Ale mam aż 10 rad. Tam się świeci już coś do mnie naturalnie. A mam 10 rad aż, kurde, ale będzie tutaj masakra. Może faktycznie zmienię sobie na strzelbę od razu. Już ktoś do mnie lezie gdzieś? Nie widzę na razie. Dobra. Rewolwer, no ale ja rewolwer mam, więc... Komplet do rewolweru, no ale mam full, no co ja mam tu zrobić? Szkoda, że nie mam granatów błyskowych. Kurde. Fuck. No, umieraj żeż. No. What the fuck? Jeszcze coś? Postanowiło przylecieć do mnie? Nie? Świetnie. Okej, to poszło prosto. Powiedzmy sobie szczerze, że to poszło prosto, ale mogło pójść lepiej. Także może sobie zmienię na... A, no. Serio? Jeszcze coś? Dobra. A, ale bądźmy szczerzy, na pewno nie pójdzie tak prosto dalej. Tutaj było dobre miejsce do zabunkrowania się, dokładnie między tymi wagonami przy samej amunicji. No to było idealne miejsce do walki tak naprawdę. Jestem pewny, że następne takie po prostu nie będą. Dwa granaty błyskowe. Ooo. Aha, tutaj sobie mogę zmienić na to lub na granat błyskowy. Okej, zostawimy sobie racę na chwilę, bo mamy ich naprawdę dużo. Potem jakby coś będziemy zmieniać na granaty błyskowe. Tutaj o, coś tu było? Nie. Okej, dobra, idziemy dalej. No, wyłaź tu. Chodź tu. Młokosie. Rzuciłem tą racę, bo myślałem, że za mną się też spawnują, że tak powiem, brzydko, po growemu, ale nie zespawnowali się, więc... No, ich strata, tak? Tu coś leży może? Gdzieś ukryte? Nie. Dobra. Tu jest drabinka. Naturalne by było wleźć po niej. Ale jeszcze się rozglądniemy. Nic nie widzę. To aż się prosi, żeby we mnie zaraz wpadło, ale widzę, że nie wpadło, więc... Wow! Coś tu jest czaderskiego. Na zdrowie, dziękuję. Wow. Co tam na pieprza? No nie widzę. O, tu jest. Nie, nie macie.
O, nie trafiłem. Może się rozpieprzy to coś. Haha! Wszystko w temacie? Jest! Jeszcze coś? Brawo! Patrz, ile tam jeszcze terenu jest. Ło! Pewnie tam muszę dojść oczywiście. No na pewno tak, bo tam się świeci tak chamsko. Ale ja tu widziałem to autko gdzieś. Gdzie to autko jest? Tu ja je widziałem? Nie wiem. Tu u góry coś jest? Może jakaś skrytka? Nie? Przeładowany rewolwer, przeładowany. Tu nic nie ma. Okej. No? Nic nie ma, dobra. Wow, ten wagon był czaderski. O nie, nie. O, tu jest auto. The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Spróbujemy tym może? Nie? A, zaraz, to pojedziemy tam i wyłączymy prąd. Ha? Spadaj od mojego pojazdu. Wow, jak mnie wyciągnęli. Bum. Hahaha, panowie. What the fuck? Aha! Proszę bardzo. No, troszkę auto rozpieprzyłem, ale to nic. Naprawdę załatwiłem ich koncertowo, to trzeba przyznać. No, ale to no, trudno. Dobra. Na pewno muszę to wyłączyć. Ale najpierw weźmiemy sobie... rakietnica! Pyk. Okej, okay, świetnie. Ale to oznacza tylko i wyłącznie jedną rzecz. Więcej chłopaków. Tak czy nie? Na pewno. Zmienimy sobie na... to... Haha! Jeszcze ktoś jest gdzieś? Na razie nie widzę, na razie ich wykończyłem bardzo elegancko. Ale są tam, idą już. No, strzelaj! Ładnie. Ten jest duży. No, przeładowywuj. Szkurde. No! Come on! Gin! No! Przeładowywuj. No! Come on!
Okej, okay, Max Payne to też nie jest. To trzeba też mu przyznać. Ale jakoś poszło. No oczywiście, że tak. Dobra. Coś jeszcze we mnie leci, na pewno, bo słyszę. Dobra. Jeszcze coś gdzieś? Nie. Okej. Okay. To był nie samochód porywacza. Był. Jeszcze ktoś gdzieś? Jeszcze może bym was porozpieprzał paru? Nie? No to idziemy. Zmienimy sobie na może grubszą broń. Hello. What the fuck? The fuck? Strzelaj! Wow. Ale fart. Ale fart. Oh the fuck. Prawie się zestrałem ze strachu po prostu, jak mi tu wyskoczyli. Bez kitu. Bez kitu. No i niestety do tego i do tego mam już zero, ale jakoś sobie poradziłem. Masakra. Raca, bateria mam full, rewolwer. To do czego ja podniosłem? A, tylko do rewolweru? Do czego? Aha. O! Szczelba jest też niezła. Się dzień już robi z powrotem? Serio? Seriously? Tutaj leży bardzo dużo butli. What the fuck, już nawet wiem dlaczego. Okej. Okay. Te butle nie są takie złe. Teraz już je doceniam. Trust no one in the dark. In the dark. Znowu ten oddech. Jest tu coś w ogóle warte podniesienia gdzieś? Jest drabina warta wyjścia po niej. I think. Jest termos warty podniesienia. Follow. Świetnie, jakbyś mi nie powiedział, żebym followował, to bym nie follow. I jestem w tym samym miejscu, w którym byłem na początku chyba. Czy bardzo podobnym w każdym bądź razie. I tu nic dosłownie nie ma. Schody, które się kończą, po których nie będę mógł wrócić. I tam widzę reflektor. I tu widzę domek. A, dobrze tu wskoczyłem jednak. What the fuck? Ale brama się otworzyła, czyli skutecznie. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Tam, co ty wiesz? Słuchajcie, coś tu na mnie nadchodziło, ale zdążyłem zwiać, więc ha, 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 nieźle. Okej, okay. Oh, tu są te czarne badziewia, których ja bardzo nie lubię. Wypalimy je wszystkie. Haha,
Mamy iść w prawo, ale pójdziemy w lewo, bo być może tam coś będzie leżało dla mnie ciekawego. Oczywiście nic nie ma. No to super. Tak czy inaczej wychodzimy stąd. 49236. Ciekawe, czy to jest jakaś ważna informacja. Pewnie nie. A ginżesz. No. Właściwie to szkoda, że tu się nie da też walki wręcz. O, jeszcze jeden. Ło, tu mi wskoczył. Tego najpierw wykończę, bo ten mi się najbardziej nie podoba, jest największy. Idź w cholerę, panie. Dobra, zginął. I tu jest jeszcze jeden. Świetnie. Jeszcze? Dobra. Na czym to skończyłem? Aha. Szkoda, że nie ma walki wręcz, jakby mi się skończyła amunicja, nie? Wtedy po prostu będę musiał zwiewać. Szkoda, bo... No, fuck. Cztery naboje. Słowo daję. Ale, że oni są twardzi. Kurde, jeden nabój. Rewelacja. To dobrze wróży. Tam coś jest na wzgórzu, może... A nie. Myślałem, że będzie jakieś ammo, czy coś. Tam się coś świeci. Więc tam będziemy szli, ale najpierw wyjdziemy sobie tu do góry. Być może znajdziemy chociaż troszkę amunicji. Naprawdę, dosłownie przydałoby się troszkę. Tak, jest strzałka. Jest i... pudło. No, otwieraj. Granat błyskowy tylko? Nic więcej? O, już idą, patrzcie Państwo. No, wspaniale, podniosłem trzy granaty po to, żeby dwa zużyć na wyjście z tej jaskini. Super, nie? Czat. O, jejku, jejku. Jest i termos. O, tam będą. Uuu! Nie idę w ten termos, na pewno spadnę. Tak stuprocentowo nawet. Tutaj jest ich trochę. Jest, są naboje do... Drodzy, przeładujemy. Wow, tu w ogóle jest dużo amunicji i w ogóle wszystkiego. I naboje do strzelby są. Naboje do strzelby się bardzo przydadzą, ale to tak bardzo, bardzo nawet. A, nic nie widzę. Okej, okay, tutaj widzę, jest zasadzka. No więc chodźmy.
I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Shotgun. Czytaj po polskiemu. Strzelba powtarzalna. Ha, ha, ha. Po prostu shotgun. Ja mam iść jakoś tak przed siebie, ale... Kurczę, to są reflektory i z prawej, i z lewej. Dobra, chodźmy w prawo, nie wiem. Oh, the fuck! Już wiem, że zrobiłem błąd. Włączaj, włączaj! Super. Pierwsza fala. Fart. Pierwsza fala zaliczona. Dobra. Idziemy. Haha. Po trzech jest tylko, widzę, więc luz. Oooo, the fuck, proszę ja was bardzo. Spierdolać. No ja. Świetnie. Jeszcze? Na pewno tak. Good morning. Haha. Wszyscy naraz. No dobra, ale ja tu sobie chodzę, a tu pewnie coś jest gdzieś, tak? Bo inaczej bym tu nie przylazł. Już? Tutaj mi w ogóle droga każe iść, więc chodźmy tędy. A czy ja nie zrobiłem kółka właśnie? Nie, chyba nie. Kurczę. Teraz to już poważnie się chyba zgubiłem. No, pewnie. Wow, the fuck, ale falanga. Nie ma tu czegoś? No tędy mam iść. Ej, no to ja zrobiłem kółko, bo oczywiście mogłem iść tędy lub tamtędy, prawda? Mogłem iść tu lub tam. Włączę to jeszcze raz. Niech się dzieci bawią reflektorami. A ja stąd spadam. O. Tu jest mój przyjaciel. Świetnie.
Witaj, przyjacielu. Punkt zapisu. Super.